Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć oczywiście w kolejnym odcinku ze Stories of Seasons Pioneers of Olive Town. Moi drodzy, w poprzednim odcinku na koniec, jak pamiętacie, wykluł się kurczak, więc oczywiście kura z plusem, tutaj nie będzie większego zaskoczenia, ale jeżeli dobrze pamiętam, mieliśmy jeszcze jedną scenkę właśnie od Manueli odnośnie jakiegoś eventu, Jambarow. Little game called Hammer Strike, czyli będziemy uderzać młotem, więc myślę, że... Training exercises? Nie wiem za bardzo, gdzie możemy o tym ćwiczyć, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, słuchajcie, kolejny dzień przed nami. I teraz tak, myślę, że nie będzie tutaj zaskoczeniem, co będziemy robić, bo będziemy robić to, co zawsze robimy. Jeszcze jedna rzecz. W poprzednim odcinku pisaliście mi odnośnie tego, że te wszystkie Olive Crystals, tak, bodajże, ja jestem w stanie wykopać na trzecim poziomie tej. W sensie na trzecim poziomie farmy. W związku z tym sobie dzisiaj to zobaczymy, ale też będziemy chyba mieli możliwość już upgrade'u powoli czegoś, jeżeli się nie mylę. Czekajcie, tu potrzebuję chyba cegły, jest więcej cegieł, jest. Mamy 10 też sztabek, więc teoretycznie powinno nam wystarczyć na silos. Zaraz sobie tutaj wszystko zobaczymy, tylko standardowo jak zawsze oczywiście przejdziemy się po otoczeniu, tylko może jednak zostawię część rzeczy. Tylko najpierw może zbierzmy wszystko z tej pierwszej części mapy, a potem zobaczymy. Jestem też bardzo ciekaw, czy dzisiaj cokolwiek nam tutaj powyrasta. Byłoby miło, gdyby coś więcej wyrosło. Siema zwierzaki! O, widzę jakie szczęśliwe dzisiaj wszystkie, łomacko. No i przede wszystkim musimy, słuchajcie, też zobaczyć, czy mamy 10 złota. Ja wiem, że to złoto to się tak rozchodzi szybciutko, ale no chciałbym jednak jakby nie patrzeć, chyba rozbudować tutaj zwierzakom stodołę, właściwie oborę. Żeby tutaj oczywiście nam się ładnie, żebyśmy mieli po prostu inaczej, żebyśmy mieli po prostu możliwość rozmnożenia, tak? Chodź kura z plusem. W ogóle zobaczmy, jak to wygląda. No jest niby Generation 2. I widzę, że chyba będziemy musieli właśnie ją później ogarniać. Tylko teraz tak, ja nie do końca wiem, czy to działa na tej zasadzie, że musimy jakby czekać do wbicia maksymalnej liczby serc, czy po prostu możemy już rozmnożyć i wtedy będzie więcej. Jeżeli dobrze pamiętam, w poprzednim Stories of Seasons było tak, że chyba można było to po prostu od razu rozmnożyć i to chyba zaliczało. Nie wiem jak jest tutaj, więc jeżeli są jacyś eksperci, będę oczywiście wdzięczny za informacje w tym temacie. Dobra, tylko teraz tak, pozostawiajmy tutaj te wszystkie A, tu jeszcze miałem ten, dobra, zaraz odłożymy. Ta wgrasa to sobie schowajmy. Kurczę, wypadałoby dzisiaj, wiecie co? Wypadałoby dzisiaj też sobie pójść chyba na te. Do kopalni, może jakieś diamenciki by wpadły, więc myślę, że chyba na razie tutaj nie będę za bardzo robić. Czekajcie, co tam było mi potrzebne, to... Tak, teraz mi chyba do niczego nie był potrzebny w obecnej sytuacji. Dobra, i odrzućmy... A, tu był sap, dobra. Teraz tak, ten fulguryt chyba tutaj zostawię. Na pewno squida tutaj zostawmy i widzę, że też już tutaj za bardzo nie mamy miejsca. Tu zostawimy sobie może jedzenie. Tą kanapkę z jajkiem to akurat zostawimy. I jeszcze zostawmy tutaj. O, dobra. Ok, to pierwsza część mapy jest przez nas zrobiona. Zaraz zobaczymy też owocki, ale nie wydaje mi się, żeby tutaj z owoców nam coś wyrosło. Oj, tu trzeba przerzedzić ten las. Koniecznie. Ale widzę, że pineapple wyrosły. Więc będziemy mieli zbieranko. Teraz tylko pytam... właśnie, ja zapomniałem, że ja muszę tą jedną rzecz konkretną podlewać. I dynie też na... Uj, pomidory nam wyrosły. Łomatko, ile tu rzeczy dzisiaj dobroci. Dobra, więc tak, na pewno będziemy musieli ogarnąć pineapple. I zobaczcie, że mamy pineapple 4. poziomu. Nie wiem, czy to już jest kwestia tego, że w jakiś tam magiczny sposób mi się podniósł poziom terenu? Chyba tak. Zobaczcie, 4. poziom wszystko zdobywamy.
całkiem fajnie. No oczywiście dynie. No dobra, tylko kurczę, jednak muszę pamiętać o tym, że ja muszę tam podlewać część rzeczy, bo ja chyba o tym zapomniałem przez parę dni, szczerze mówiąc. I tak chyba coś nie bardzo podlewane było przez nas. 34. Pamiętajcie, że potrzebujemy 40, żeby ogarnąć sobie kolejną porcję staminy. A, i zaraz kichnę. Ojeja, dziękuję od razu za na zdrowie. A wiecie co? A teraz tak sobie zdałem z tego sprawę, a może to działa w ten sposób, że ja muszę zasadzić w danej ziemi, w sensie w ziemi na przykład lepszego poziomu, żeby mi ten lepszy poziom po prostu wyskakiwał, bo w sumie jakby nie patrzeć, to my to zasadziliśmy chyba przed upgrade'em pola. Więc tutaj też wiecie co, miło by było, gdyby nam się udało ewentualnie zupgrade'ować wyżej jeszcze. Przed na przykład następną porą roku. Też byłoby spoko. Dobra, wiadereczko, to oczywiście wszystko ładnie sobie tutaj wyciągniemy. No dobra, to będzie trzeba kurczę jakoś to ogarnąć. Czekajcie, 16 ananasów. Dynie mam na pewno, więc dynie będziemy mogli zasadzić. I tam był jeszcze chyba rzodkiewka była, więc rzodkiewkę też będzie trzeba ogarnąć. Mamy jeszcze trochę miejsca. Nie powiedziałbym, żeby jakoś to dużo było. No i będzie trzeba drzewa pościnać zdecydowanie, bo jest ich stanowczo za dużo. No dobra, ale zanim tutaj gdziekolwiek pójdziemy, to zrobimy tak. Sprzedamy część rzeczy, znaczy myślę, że wszystko raczej sprzedamy. Na razie myślę, że tutaj nie ma sensu większego cokolwiek chomikować. Bo lepiej jest to sprzedać i mieć pieniądze na następne rzeczy niż kombinować. Ile za to zarobimy? 20 tysięcy! Ładnie, bardzo ładny wynik. Tutaj gdzieś powinienem... A, tu były. Ale zaraz jeszcze zostawmy to, sugarcane'a, sage'a. Weźmy te dynie i wiecie co, właściwie to i tak musimy iść do sklepu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej scenki, ale chyba wejdzie z Mystery Files. Aha! Okej, okay, czyli zwierzęta zaczęły jej uciekać. Powiedzmy, że sól z oceanu. Mam dziwne wrażenie, że będziemy po prostu potrzebować soli. Ale nie wiem w sumie na jakiej zasadzie to działa. Tak, przez potwora na pewno. Pięknie, pięknie. Big Scary Monster Town, no na 100%, na 100%. Słuchajcie, ja wiem też, że ja tego za bardzo nie tłumaczę, ale no tak w skrócie, no generalnie jest problem ze zwierzętami. Tutaj nasza brygada Mystery Files cały czas myśli, że jest to jakikolwiek potwór. No i po prostu musimy pomagać za każdym razem. No tutaj nie ma zbyt dużo, szczerze mówiąc, do tłumaczenia, więc wiecie, tak w skrócie bardzo będę wam mówić. Dobra, co tam było? Tam były na pewno pineapple i to było 16 sztuk. I to był radish 8 sztuk. Bo dynie mamy. Dobra. Co prawda widzę, że tak, dzisiaj też nie za bardzo jesteśmy w stanie cokolwiek upgrade'ować niestety. Zresztą nawet jakbyśmy bardzo chcieli, to nie możemy, bo widzę, że Carpenter jest w tym. Sobie chodzi, więc dzisiaj ma wolne. Dobrze, zobaczmy jak wygląda... O, no tak, to szybko kliknąłem. Co tu dzisiaj mamy w biuletynie? Gold ingot, 1000 i widzę, że mamy pieprz. Dobrze, 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 więc w sumie to nie ma znaczenia co damy. I myślę, że sample number też podrzucimy sobie tutaj. Dobra, tutaj jest zadanek, widzę, że nic nie ma, czyli potrzebujemy tak, jedną sztabkę złota, pieprz i supply lumber. Cześć Reina, muszę u ciebie troszeczkę rzeczy tutaj porozkładać, mam nadzieję, że coś nowego wpadnie, byłoby miło. Oh.
Dobra, to chyba jest ostatnie. Owszem, no mamy monetkę, drewno i no. Słabo, powiem wam szczerze, że to leci. Nie wiem dlaczego, ale miałem jakieś takie wrażenie, że może trochę lepiej będą te rzeczy nam wypadać, ale widzę, że wiecie, no jak w przypadku innych gier z cyklu Stories of Seasons, czy chociażby Stardew Valley, z reguły te wszystkie takie prezenty zawierały jakieś fajne skamieliny i coś, co można było ogarnąć. Tutaj widzę, że to jest totalny, absolutny random. I to tak bym powiedział, bardzo, bardzo random, niestety. Dobra, tą sól to tutaj zostawmy, teraz tak, tylko że, aha, bo to potrzebujemy normalny, dobra, to moment, to zabiorę. Co my tu jeszcze mamy do odłożenia? Na pewno mamy do odłożenia drewno, klof, nie tutaj. A, nie mamy miejsca, no, takie buty. Dobra, to ja sprzedam cały ten red beryl. Myślę, że on mi się nie przyda. Cegły do cegieł i teraz tak, potrzebuję jeszcze tak, jedną sztabkę złota zapewne, jeden supli lumber był nam potrzebny i ten nieszczęsny pieprz. Więc myślę, że tak, na razie nie będziemy się tutaj bawić, pójdziemy, poddajemy po prostu wszystkie te zadania, tak, żeby nie było i żeby one już tutaj były zrobione. Dzisiaj też żadnej herbaty i innych rzeczy nie będziemy za bardzo oddawać. Ile ja mam w ogóle tych? 35 sprite pointów mamy. To jeszcze wiecie co? Zajrzymy sobie do naszej księżnej. Bo muszę zobaczyć. Muszę zobaczyć, ile tam jest ten upgrade. Ale wydaje mi się chyba, że za ostatnią staminę było 40. Proszę bardzo, złoto. 1080 zarobiliśmy, więc to i tak jest zdecydowanie więcej niż jakbyśmy sprzedali samą tą. Moment, tu jest jeszcze jedno i gra sprite'y. No dobra, więc trzy zadania mamy zrobione, więc tutaj nic więcej nie jesteśmy w stanie ogarnąć. To teraz tak. Zajrzyjmy sobie jeszcze do naszej właśnie czarodziejki z księżyca. Jak to tu u ciebie wygląda? Aha, czyli 40 potrzebujemy na kolejną staminę i myślę, że to będzie chyba to, co ja ogarnę. To będzie chyba to, co ja ogarnę. Tak mi się wydaje. Będzie chyba najlepiej, najbezpieczniej. Wtedy wydaje mi się też, że to chyba będzie max staminy, jaki możemy pozyskać. Nie wydaje mi się, żeby tutaj było więcej staminy do ogarnięcia. Więc nie powinno być źle. Ale jak to wyjdzie? Wiecie, bywa różnie. Tak, kłaczek. O matko boska. Dobra. Zapomniałem kupić nasiona grzybów, z tego co zauważyłem, ale dobra, to sobie darujemy. Dobra, i dynie standardowo w tym samym miejscu, chociaż teoretycznie moglibyśmy ananasy bardziej już sadzić. Więc myślę, że dobra, te ananasy dajmy tutaj. Dajmy tutaj i będziemy mieli jeszcze tą rzutkiewkę. Ja muszę, wiecie co, w ogóle zrobić jakąś taką skrzynkę na te wszystkie warzywa i owoce, które mamy. Myślę też, że to też będzie dobre rozwiązanie, jeżeli wiecie sobie, gdzieś to tam po prostu wrzucimy. One wszystkie będą w jednym miejscu i będziemy mieli jakby te poszczególne mniejsze rzeczy. I teraz tak, wiem też, że mogę przenosić rzeczy. Postaram się je poprzenosić. Więc zobaczymy, ale tak, będę jeszcze czyścić tutaj to. Tu mi pisaliście, że z tego na trzecim poziomie, w sensie na tej trzeciej farmie wypadają te, jak one mają, oliw, coś tam. Chociaż tak średnio widzę, że wypadają. Ale domyślam się, że to będzie coś pokroju fulgurytu. Że też rzadko. No dobra, na razie nie ma. Okej, czy ja mogę to naprawić? A, 20 cegieł. O, fuck. Sporo. Czemu mi się wydawało, że 10? Nie mam żadnego pojęcia. O, mamy bajorko, widzę. Też będzie dobrze ogarnąć, ale zobaczcie, nie wypada mi tutaj z żadnego z tych ta oliwka jeszcze. Dobra, ja w ogóle skill w drainingu? A średnio bym powiedział.
No dobra, co mi dacie? Co mi dacie? Co mi dacie? Heavy object. Nic specjalnego. Ale 20 cegieł. Ja pierdzielę, to chyba nie ma, takie dziwne podejrzenie, że możemy wiedzieć. O, dobra, okej. Jest Olive Crystal, czyli jednak faktycznie. Bardzo dobrze, to trzeba będzie tutaj poogarniać, bo tutaj niestety też. O, kolejny. A może to tylko jakby w tej jednej części, ale to chyba raczej nie powinno mieć większego znaczenia. Ale musimy, wiecie co, koniecznie te drzewa, większość z nich pościnać, kurczę, bo jest ich tutaj stanowczo za dużo, tej trawy też, trzeba byłoby tutaj, w ogóle ogólnie powinniśmy się chyba zabrać za zaczyszczenie tutaj tych dwóch lokalizacji. Dobra, a jak wygląda w ogóle to z naprawą? Mirage Lumber, no Mirage Lumber to ja jeszcze nie miałem, więc nie wiem, Orichalcum 50, Suction Pump 20, Olive Crystal 10. No to myślę, że te Olive Krystale to nam dosyć szybko powpadają, jeżeli będziemy tak, powiedzmy, codziennie czyścić wszystko. Także tutaj nie powinniśmy mieć większych trudności, ale dobra, 20 cegieł. No będzie dużo. Dobra, jak z tym Durable Lumber 4, 10? Czy tam było mi 10 po prostu potrzebne? Tylko że jeszcze nie mamy suplus. Czekajcie, to ja wezmę to całe i dobrze byłoby to z... Które to było to? Tak. Muszę zobaczyć, bo to jest kwestia już naprawy tylko tych uli. Więc trzeba będzie zobaczyć. Czekajcie, ja tutaj sobie jeszcze po jednym poddaję. Ale to chyba... No tak myślałem, dobra. Trzynaście cegieł. To jest niestety za mało, więc nawet nie będziemy tutaj kombinować dzisiaj. Dzisiaj nam nic z tego i tak nie będzie potrzebne. A tu widzę, że więcej nie mamy, niestety. Dobra, wiecie co, teraz tak. Ja ten Olive Crystal to jeszcze sobie wsadzę tutaj. Teraz tak, te Time Worm Objecty to wsadźmy tutaj. Tutaj jeszcze wsadźmy omułki. Natomiast to sprzedajemy. Cukier jeszcze odnieśmy do lodówki. I jeszcze musimy wybrać się oczywiście do naszych małych koleżków. Dobra. Zobaczymy, co tam dzisiaj mają w planach dla nas. No właśnie, ile mam? 6. Dobra, to nie będziemy na razie dodawać. Muszę też, wiecie co, w ogóle zobaczyć, jak to tutaj wygląda z tymi poziomami. Szczerze mówiąc. Bo nie wiem, na jakiej zasadzie to wygląda. Plus jest taki, że dostajemy tak na dobrą sprawę codziennie żarcie, więc to jest akurat bardzo fajna opcja. Bo po prostu nie musimy jakby gotować, a dostajemy takie, nawet bym powiedział, całkiem spoko to jedzonko. Dobra, co masz dzisiaj w sklepie? Coconut, coffee bean, silver ore. A, może silver ore'a pokupował? Chociaż fajnie było, jakby było złoto. O, supply logi możemy, ale są dosyć drogie. Szczerze, nie ma tutaj za bardzo nic ciekawego. Dobra, jest 5:40. Oczywiście tu by się może zdążyli do sklepu jeszcze wejść na chwilę. Ale dobra, to już innym razem. No tak, i tutaj mi się właściwie skończy miejsce już w chwili obecnej. A, tego tutaj też nie mam miejsca. O kurde. No to wiecie co? Myślę, że chyba czeka nas zrobienie jeszcze jednej skrzyneczki. I może dzisiaj byśmy to podzielili. Tylko najpierw chcę sprawdzić, jak tam wygląda kwestia tych uli. Aha, czyli 20, a widzicie, czyli 20 Durable Lumber potrzebuje. No to musimy chyba jeszcze pościnać niestety te lepsze drzewa.
No to myślę, że chyba nie będziemy, nie zrobimy tutaj za bardzo dzisiaj nic. Trzeba tu drewno koniecznie ogarnąć, więc myślę, że tutaj cała stamina, jaką posiadam, no chyba pójdzie po prostu na ścinanie drzewa i tak musimy zdążyć tak mniej więcej do 10. Chociaż widzę, że tych logów to akurat mi malutko tu wypada. Czy najlepiej takie miejsce. Idzie to wolno, ale powiem wam tak. Właściwie myślę, że może teraz byśmy upgrade'owali sobie Silver Axe. Chociaż z drugiej strony wolałbym chyba jednak ogarnąć kwestię związaną z zwierzętami. Bo domyślam się, że zapewne ciąża krowy trwa trochę dłużej niż kurczaka. Więc chyba raczej to będzie najlepsze rozwiązanko. Poza tym myślę, że na dniach i tak nam wyrosną kolejne porcje warzyw i owoców, więc myślę, że tutaj no jakby nie będzie tego problemu, nie? 24, strasznie to wolno wpada, ale musimy pozdobywać. No dobra, tutaj znowu 3. Wiecie, gdybyśmy mieli, myślę, że tak, na pewno gdybyśmy mieli złotą siekierkę, to myślę też, że znacznie szybciej, myślę, że tak nawet o połowę, może byśmy te drzewa ścinali, więc nie musielibyśmy tyle razy uderzać. I mielibyśmy też zapewne większy teren do popisu. No dobra, ale tu chyba też polecimy, tak będzie szybciej, chociaż jak sami widzicie, moja stamina jest na wykończeniu. Dobra. To myślę, żeby wystarczy. Jest 8.30. Nie, 8. Ile? 15. Dobra. To chyba jednak wrócimy, zostawimy wszystko i pójdziemy chyba lulu. Kurczę, korcz, wiecie co? Zupgrade'ujemy sobie w następnym odcinku chyba jednak faktycznie tą siekierkę, bo będziemy mieli na spokojnie rzeczy. Tutaj raczej nie powinno być problemu z tym wszystkim. W ogóle po co ja robię tam? Nie mam już miejsca? Come on. To tu w ogóle nie powinno być. Powinno być tutaj, ale i tak nie mamy już... A nie, mamy tu miejsca na to. Straszny burdel mamy. Dobra, tutaj zostawimy to. Tutaj oczywiście ryb już nie włożymy. Tutaj też nic nie włożymy. To wiecie co? Zrobimy sobie skrzynkę. Ale jak już mówiłem wcześniej, tutaj w przypadku skrzynek raczej nie ma znaczenia, jaka skrzynka. Więc chyba zrobimy tą zwykłą. Chociaż możemy w sumie z kamienia zrobić, bo tego kamienia mamy więcej, a drewno może się przydać. No dobra, to wiecie co? Może zróbmy tak. Wszelkiego rodzaju warzywa, owoce, grzyby i inne rzeczy wsadzimy sobie tam. Tutaj zostawimy tylko te dwie ryby. Fish bite'y też zostaną. I teraz tak, tutaj będzie na pewno korn, bakłażan. Kolejna porcja grzybów, pomidor. Z tym fulgurytem nie wiem co zrobić, więc chyba go jednak zostawię tutaj. Jeżeli chodzi tutaj o to, to ja jeszcze tutaj zostawię te wszystkie rzeczy. Ja wiem, że to jest mało dobrze ułożone, ale jednak. Dobra, 24 tysiące zarobimy. Będziemy mieli około 50 chyba, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie upgrade'ować siekierkę. Ale to jak już mówiłem wcześniej w następnym odcinku. Więc moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się w kolejnym, także co? Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Papa. Pa.